Cześć, Stan Tomek, zapraszam Cię do, kolejnego, do kolejnej analizy smart kontraktu w tego typu filmach na swoim kanale. Omawiam to, co tak naprawdę widać w kodzie źródłowym smart kontraktu danego projektu. Nie wnikam za bardzo to w to, jak ten projekt działa, jak powinien działać. Komentuję tak naprawdę i ewentualnie interpretuję w celu wyjaśnienia faktów na podstawie kodu źródłowego. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i obejrzenia tego odcinka, w którym omówię kontrakt DAO Maker. Tutaj w tego typu analizach posługuję się taką checklistą, taką powiedzmy, takim mini frameworkiem, który przygotowałem na potrzeby tego typu filmów. To wszystko jest dostępne na moim GitHubie, jest to repozytorium Contract Safety, w którym na stronie głównej wyjaśniam konkretnie to, co znaczą poszczególne sekcje. Także zaczynając od początku, kontrakt projektu Downmaker jest zweryfikowana EtherScanie, czyli mamy pewność, że to co funkcjonuje na blockchainie jest tym samym, którego kod źródłowy został udostępniony właśnie poprzez EtherScan. Jeśli chodzi o to, czy ten kontrakt jest kompatybilny ze standardem ERC20, to oczywiście jest on jak najbardziej kompatybilny. Intel, intel implementuje interface ERC20, który właśnie zakłada następnie deklarację Poszczególnych metod i dwóch zdarzeń, które wymagane są, aby były zaimplementowane w kontrakcie, o ile on ma być zgodny właśnie z ERC20, czyli o ile ma być kontraktem tokenu na blockchainie Ethereum, bo przypomnę tylko, że nie każdy kontrakt jest i musi być kontraktem tokenu i nie każdy musi być kompatybilny z ERC20. Czy kontrakt jest typu proxy? Nie jest. Także tutaj nie ma możliwości zmiany funkcjonalności kontraktu przy zachowaniu jego adresu. Także wszelkie zmiany w logice działania tego kontraktu będą wymagały tak naprawdę zmiany jego adresu. Kontrakt ten oczywiście pozwala też na przeniesienie praw, czyli pozwala tak naprawdę na spalenie kluczy prywatnych, jednak na ten moment nie zostało to zrobione, także kontrakt ten cały czas jest zarządzany przez jeden adres typu external i jest to adres zarządzany przez klucz prywatny. Także nie jest to żaden multisig, nie jest to żadne DAO, co myślę, że tutaj należy uznać za lekki minus tego. Tego rozwiązania, ponieważ mamy scentralizowane zarządzanie tym kontraktem i każdy, kto ma ten klucz prywatny, bez względu na to, jak duża jest organizacja albo jak ile jest osób decyzyjnych wśród niej, ma prawo tak naprawdę zmienić. Jedynie ta osoba, która posiada klucze prywatne, a nie podlega to jakimś on-chain głosowaniom i tego typu jawnym przynajmniej zarządzaniu. Kontrakt ten implementuje funkcję mint. No, funkcja mint jest zgodna ze standardem tokenów ERC-20. Tutaj ona została wykorzystana tylko raz do wydobycia tej początkowej ilości tokenów i tak naprawdę nie ma możliwości, aby ją dalej w jakiś sposób inny wykorzystać. Także Kontrakt ten nie pozwala na minting, czyli na tworzenie dodatkowych tokenów, i tym, tym samym na zwiększanie total supply tych tokenów. Funkcja kontrakt ten zawiera natomiast funkcję burningu, która z, pozwala tak naprawdę zniszczyć, spalić tokeny posiadane na własnym adresie. Jak i pozwala oczywiście na zmianę pozwolenia na to, ile tych tokenów może być wykorzystywany przez kontrakt, ile tych tokenów znajdujących się na naszym adresie może być wykorzystywanych przez kontrakt. Kontrakt ten nie jest typu pausable, czyli tak naprawdę nikt nie ma możliwości zastopowania jego funkcjonowania. Co w, często przekłada się do ewentualnej możliwości zablokowania e, operacji typu kupno-sprzedaż, właśnie na jakichś dexach. Także tutaj tego nie ma i myślę, że to jest plus. Kolejne ważne informacje: nie ma tutaj żadnej whitelisty, nie ma tutaj żadnej blacklisty, czyli nie ma czegoś takiego, że jest jakaś grupa adresów ze specjalnymi przywilejami w zakresie, e, właśnie operacji na tym tokenie DAO. E, jak kontrakt. E, Został tak sfinansowany. Tutaj było to za pomocą przelewu z innego external account, czyli z innego konta zarządzanego kluczem prywatnym. Jest to pewnie konto również zarządzane przez zespół DAO Makera. I teraz przejdziemy do sekcji związanej, tak naprawdę, z właścicielem, czyli to kim jest ten właściciel. Adres właściciela widzimy teraz na ekranie, tutaj w prawej części. Jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, niestety adres, to nie jest kontrakt, to nie jest DAO, czyli zarządzanie scentralizowane. Ten adres jest również adresem, jest również podmiotem, który odpowiada za deployment tego, tego kontraktu, także po pierwsze jest jego właścicielem, jest deployerem. Klucze tego, do tego adresu też w żaden sposób nie zostały spalone także tak na dobrą sprawę cały czas jest w posiadaniu nie społeczności tylko jest w posiadaniu właściciela kluczy prywatnych jeśli chodzi o kwestie związane z płynnością to jak najbardziej token DAO jest dostępny na Uniswap jest też dostępny na Gate.io jest dostępny na KuCoinie Natomiast płynność nie jest w żaden sposób zablokowana ani przez Unicrypt, ani przez Team Finance. Także to ewentualnie też moim zdaniem należałoby uznać za minus tego, tego projektu, a dokładniej samego, tak naprawdę, smart kontraktu. Kolejna ważna kwestia, która według mojej opinii też jest minusem, jaki został zastosowany do zorganizowania tego kontraktu jest to, że nadal głównym pierwszym największym posiadaczem tokenów DAO jest adres tego właśnie kontraktu, czyli jest nim deployer tego kontraktu. Widzimy, że tutaj różnica jest dosyć istotna. Uniswap, czyli zdecentralizowana giełda jest dopiero szósta, także de facto istnieje możliwość nie będę wnikał jak bardzo to jest prawdopodobne, bo to zależy od podejścia zespołu, oczywiście, natomiast jak najbardziej istnieje możliwość wrzucenia dużej ilości tokenów na Uniswapa, zdampowanie ceny, czy też jej podniesienie przez zespół, a następnie pozbycie się tokenów. Technicznie jest to jak najbardziej możliwe, nie jest to w żaden sposób zablokowane smart kontraktem. Natomiast to czy to się wydarzy to jest prawdopodobne to tutaj już należałoby zasięgnąć własnej opinii po wykonaniu własnej analizy tego projektu i przyjrzeniu się dokładnie zespołowi czy ewentualnie można by ich o coś takiego podejrzewać. Kolejna kwestia to taka że tutaj drugim co do wielkości posiadaczem jest smart contract tak naprawdę i z tego co udało mi się tutaj ustalić dzięki pomocy Kamila Jarząbka który jest zaangażowany w projekt DAO Maker. Tutaj informacja od, od teamu od zespołu że to jest Tall Bridge kontrakt jest to coś wykorzystywane również do subgrafu i ten kontrakt jest również zarządzany przez zespół DAO. Natomiast nie jest to zarządzanie realizowane poprzez multisiga, czyli poprzez DAO, tylko również przez klucze prywatne. Także mamy sytuację, gdzie przynajmniej dwóch największych, oczywiście na moment tworzenia tego materiału, posiadaczy tokenów DAO jest związanych bezpośrednio z tym projektem. Jakie to wiąże, są konsekwencje, jakie może wiązać, a jakie wcale nie musi, to oczywiście myślę, że każdy tutaj z, z słuchaczy, z was, z odbiorców tego, materiału jest w sobie w stanie na to odpowiedzieć. I odpowiedź na ostatnie pytanie czy właściciel jest największym posiadaczem. Oczywiście tak jak najbardziej właściciel tego kontraktu no jest niestety na ten moment największym holderem tego. Natomiast tu z informacji uzyskanych przez Kamila wynika również że to jest jeszcze w trakcie powiedzmy na etapie tworzenia i w przyszłości najbliższej ma się zmienić. Natomiast nie żadne daty nie są na ten moment podane. To będzie używane do westingu pomiędzy różne jeszcze smart kontrakty które już mają być zabezpieczone multisigiem także ewentualnie można się za jakiś czas temu przyjrzeć ponownie i zweryfikować te obietnice zespołu. No na ten moment tak nie jest. I co zresztą widać chociażby na e skanie. Natomiast to, co jeszcze tutaj można ciekawego o tym projekcie powiedzieć, to że został wykonany audyt tego projektu. Jest on link znajduje się na właśnie Italskanie, prowadzi do GitHuba tego projektu. Także audyt został wykonany. Natomiast co do tego, jak ten audyt wygląda, myślę, że pozostawia to wiele do życzenia, ponieważ mamy do czynienia w tym przypadku z audytem na jedną stronę. W PDF, z czego jedną dziesiątą stronę zajmuje podpis, a jedną trzecią zajmuje disclaimer i informacja o tym, kto tak naprawdę to weryfikował. Także ten audyt według mojej opinii jest bardzo bardzo średniej jakości przeważnie tego typu audyty można sobie przejrzeć na innych stronach chociażby na stronie serii audits. To są audyty po kilkanaście czy kilkadziesiąt stron. No tutaj mamy niestety audyt obejmujący jedynie znaczy zawierający się w jednej stronie w, jednym, w, jednym, w jednej stronie dokumentu PDF. Także to wszystko jeśli chodzi o kontrakt, o smart kontrakt projektu DAO. Może krótkie podsumowanie, to takie centralne zarządzanie samym kontraktem to jest minus. Następnie klucze prywatne, które nie są spalone. Nadal owner, deployer i główny hodler może tak naprawdę z tym kontraktem jeszcze parę rzeczy zrobić. To można sobie podejrzeć tutaj we write contract. A tutaj, jeszcze dla dowodu read contract owner, widzimy, że jest to adres tego właśnie deployera. I tutaj mamy jeszcze te dwa dwóch dużych, największych posiadaczy, którzy, którzy również są związani z tym, z Teamem. Do tego dochodzi komercyjny audyt, którego raport zawiera jedynie jedną stronę. To wszystko, jeśli chodzi o kontrakt projektu DaO. Powtórzę jeszcze raz, że tutaj nie wnikałem w to, jak ten projekt działa, jak on funkcjonuje. Natomiast skomentowałem to, co widać na Etherscanie i to, co Udostępnił zespół. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Cześć.